Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Pod narodowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z udziałem rodziny jasnogórskiego bohatera, kapitana Artura Wiśniewskiego, dzieci i młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz pielgrzymów, na Jasnej Górze 4 listopada odbyły się główne uroczystości jubileuszowe stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie 4 listopada 1918 roku sanktuarium jako jedno z pierwszych miejsc w kraju stało się skrawkiem wolnej Polski. Dziękujemy Bogu, że wolność przyszła do nas przez to święte miejsce. To sanktuarium w sposób symboliczny stało się jutrzenką wolności dla całej Polski, mówił na rozpoczęcie setnych urodzin niepodległej ojciec Marian Waligura, przeor Jasnej Góry. Podczas mszy świętej arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przypomniał, że patriotyzm jest powołaniem, jest miłością do ojczyzny, jest obowiązkiem i misją. Ta ziemia jest matką, jest sprawą honoru wobec innych narodów, podkreślał kaznodzieja. W darach ołtarza podczas Eucharystii zostało złożonych 5 specjalnych ksiąg, 100 życzeń na 100 lat dla Polski. Życzenia to efekt dziecięcej pracy w ich szkołach jako wyraz miłości do ojczyzny i wotum, które pozostanie w sanktuarium dla kolejnych pokoleń. W Kaplicy Pamięci Narodu została poświęcona pamiątkowa tablica Kapitan Artur Wiśniewski, jasnogórski bohater. To pod jego komendą polskie wojsko przejęło klasztor z rąk zaborców. Zginął w wojnie bolszewickiej w 1920 roku. W uroczystości uczestniczyła rodzina kapitana. Uroczystości stanowiły podsumowanie projektu edukacyjnego Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje, który wspólnie z częstochowskim kuratorium oświaty realizował oddział w Częstochowie Civitas Christiana oraz ponad 130 szkół i przedszkoli z powiatów częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Zyskał on wsparcie programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektorzy i nauczyciele wzięli udział w jasnogórskiej konferencji. Uczniowie według przygotowanych scenariuszy odbywali lekcje historii, poznawali postać Artura Wiśniewskiego, podczas warsztatów ozdabiali maciejówki, uczyli się śpiewu patriotycznych pieśni i tego, jak tańczyć poloneza. Na setne urodziny niepodległej dzieci i młodzież w pochodzie alejami Najświętszej Maryi Panny przyniosły 100-metrową flagę, dar prezydenta Andrzeja Dudy. Korowód na błonie tanecznym krokiem poloneza wprowadził pod przewodnictwem zespołu Wrzosowianie przeor Jasnej Góry przy wtórze orkiestry dętej z Mekanowa i Rędzin.
Na scenie zaprezentowana została rekonstrukcja wydarzeń z 4 listopada 1918 roku, którą przygotowała grupa teatralna pod Wiszącym Kotem, działająca przy liceum imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie, z gościnnym występem grupy rekonstrukcyjnej z Katowic i z częstochowskiej Reduty. Flagę na wieży klasztoru. Wykonać. Flaga została przekazana żołnierzom z jednostki wojskowej komandosów w Lublińcu, by mogła w uroczysty i bardzo symboliczny sposób znów załopotać na wieży.